Najlepsza drużyna rundy regularnej była znana na długo przed ostatnią serią spotkań. Śląsk zdominował tę część rozgrywek, nie dając rywalom wielkich szans na włączenie się do walki o pierwsze miejsce przed play-off. Koszykarze Rafała Kalwasińskiego nie odpuścili także kończącego sezon zasadniczy starcia z GTK Gliwice. Wrocławianie wygrali w Kosynierce 95-61. Znów kluczem do okazałego zwycięstwa była obrona. Ten element funkcjonuje bardzo dobrze, co może napawać dużym optymizmem przed walką o awans. Po pierwszej kwarcie spotkania z Gliwiczanami gospodarze pewnie prowadzili 26-10. Popis umiejętności defensywnych dali także w czwartej kwarcie, którą zwyciężyli 20-13. W drugiej i trzeciej ćwiartce koszykarze GTK mieli odrobinę więcej miejsca na parkiecie, co skrzętnie wykorzystali, tocząc w miarę zacięty bój. Od pierwszych minut jednak było wiadomo, że zwycięzca może być tylko jeden. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Artur Grygiel, który rzucił 21 punktów, 20 oczek dołożył Radosław Chyży. Śląsk pozostał niepokonany we własnej hali.